Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Zaraz się przejdziemy do kurnika, bo tutaj widzę kur jest bardzo mało. Natomiast dzisiaj moi drodzy porozmawiamy, postaram się z wam wytłumaczyć i przedstawić koszty oraz zyski, jeżeli chodzi o kwestie związane z hodowlą brojlerów. Jak to moi drodzy wygląda, na czym się skupić i czy to się w ogóle opłaca. Pytaliście mnie o to, sporo takich pytań różnych się pojawiło, więc stwierdzam, że warto by było coś takiego dla was nagrać i po prostu wam przedstawić, jak to wygląda. Także zapraszam oczywiście do oglądania. Wiem, że może część widzów raczej ten temat nie interesuje, natomiast stwierdziłem, że jeden taki odcinek nagramy, żeby po prostu był. Jak będziecie zainteresowani, nagramy kolejny. Ale bez względu na to, czy wam się podoba, czy nie, prośba ogromna o łapeczkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc jak największej liczbie osób, które potrzebują tego odcinka, po prostu, żeby wiedziały, jak mają zacząć. Przechodząc, słuchajcie, do meritum, od czego warto zacząć, to tylko powiem, że ja nie będę wam mówił jakichś tam suchych informacji, które możecie sobie znaleźć w internecie, tylko postaram się po rozmowie z hodowcami powiedzieć wam, na jakie rzeczy trzeba zwrócić szczególną uwagę i jak to wygląda. Ponieważ musicie wiedzieć, że koszty na takich fermach, nazwijmy to właśnie brojlerów kur mięsnych, w różnych hodowlach wyglądają różnie. Nie chodzi o samą budowę kurnika, ale chodzi o odkuw tych kur, tych brojlerów. Brojlery, moi drodzy, zabija się, tak to nazwijmy, w wieku 6-7 tygodniu już życia. Więc do tego czasu one muszą nabrać tyle mięśnia, one muszą nabrać tyle tłuszczu, żeby można było im to zrobić. I teraz ktoś zapyta, więc w czym w takim razie karmić? No, na dużych fermach, moi drodzy, karmi się paszą pełnoporcjową, specjalną paszą, która pozwala na to, że kury mają szybki właśnie przyrost tkanki mięśniowej, co powoduje właśnie, że już w 7 tygodniu są bardzo utuczone. Jeżeli pytaliście mnie o kury brojlery na jajka, moi drodzy, to oczywiście nie, ponieważ to są kury, no po pierwsze, które będą utuczone, nawet jeżeli potrzymacie je dłużej niż te 7 tygodni, bo wiadomo, że zaczną się nieść dopiero po 21-22, ale będą się niosły bardzo słabo i tak naprawdę te kury, powiem wam, że w stosunku do nioski typu lekkiej bardzo ciężko chodzą. Także do takiego przydomowego chowu raczej nie polecam, jeżeli nie chcecie przeznaczać bezpośrednio jako kury brojlery. Więc tak, głównym kosztem oczywiście jest pasza, czyli pokarm dla tych zwierząt. Te zwierzęta po podpisaniu umowy, jakiegoś kontraktu, nawet jeżeli dopiero zaczynacie, warto się odezwać do takiej firmy, zapytać dokładnie, jak to wygląda. No i jeżeli chcecie taką hodowlę sobie zacząć, moi drodzy, to mamy parę czynników, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, jaki macie kurnik? To znaczy, czy ten kurnik, moi drodzy, jest ogrzewany? Czy on jest duży, czy on jest mały, jak on wygląda. Ze względu na to, że też musicie brać pod uwagę, że jest mniej więcej jakiś rygor. Oczywiście jeżeli macie tych brojlerów 10, 20, może 50, to raczej nikt się do was nie przyczepi. Natomiast jeżeli chcecie prowadzić ubój tych zwierząt, to już trzeba gospodarstwo i hodowlę rejestrować. Z tym są odpowiednie restrykcje. Potem jeżeli macie powyżej 300 chyba, z tego co kojarzę, trzeba, moi drodzy, już w tym momencie mieć specjalne pomieszczenia i wchodzą zupełnie inne procedury, więc po prostu już trzeba się nastawiać bezpośrednio na zysk. Natomiast na małej próbie jak najbardziej można sobie spróbować coś takiego, jeżeli kogoś to interesuje. I to bez względu na to, czy to, słuchajcie, będą kaczki, gęsi, czy właśnie kury. Natomiast no, największe zainteresowanie było o kurach, dlatego o tym wam mówię, jak to powinno wyglądać. Kolejna rzecz bardzo ważna, to już powiedziałem o tym pokarmie. Pokarm też musicie, słuchajcie, szukać, dzwonić do różnych paszarni, pytać, jak to wygląda. Ja polecam na początek kupować na palecie w workach po 25 kilo, ponieważ wychodzi taniej, a przecież nie mamy silosów, żeby tutaj samochodem nam taką paszę przywozili. Więc musicie sobie przeliczyć, usiąść na spokojnie, to policzyć. Drugi to są oczywiście koszty stałe, czyli tu mówimy o koszcie oświetlenia. No i tutaj nam odchodzi trochę to oświetlenie jak w przypadku niosek, ale za to musimy mieć w tym kurniku ciepło. I ta temperatura, moi drodzy, też musi być co najmniej te 10 stopni powinna być.
Oczywiście, jeżeli sobie poszukacie w materiałach źródłowych, to znajdziecie, jak to ma dokładnie wyglądać. Natomiast mniej więcej do tego odchowania, do tego 7 tygodnia, moi drodzy, no, kury trzeba tuczyć. I one siedzą tylko i wyłącznie w tym kurniku. Oczywiście jest możliwość, żeby były tak zwane ekologiczne mięso, jakkolwiek to brzmi, i wtedy kury sobie biegają gdzieś tam po wybiegu, po trawie. To są też kury brojlery. Natomiast wierzcie mi, że w dzisiejszych czasach, w ogóle patrząc na koszty, jest to w żaden sposób nie opłacalne. Także ja wam tego nie polecam. Jeżeli ktoś chce, to tylko i wyłącznie trzymanie takich kur w kurniku. Oczywiście, jeżeli byłyby jeszcze, zanim przejdę dalej, jakieś pytania do mnie, to oczywiście śmiało piszcie, bo tutaj trudno jest w 8 minut cokolwiek więcej powiedzieć. Ale z tych ważniejszych informacji to po pierwsze, koszty stałe, moi drodzy, ogrzewania i prądu, to raz. Dwa, to jest w ogóle zakup tych kur. Pamiętajcie, że zwykłe kury nioski się nie nadają. Trzeba szukać takich kur, które będą szybko przybierały na masie. Ja też nagrywałem o tych kur, jak piszecie kury brojlery, spacja i nazwę mojego kanału, to wyskoczy wam właśnie odcinek, w którym mówiłem, jakie kurki powinniśmy wybierać i jakie się właśnie na brojlery kury nadają. Kolejna rzecz, słuchajcie, to jest bardzo ważna, że jeżeli zaczynacie i patrzycie od początku na zysk, to nic z tego nie będzie. Opłacalność przy ilości 10-20 sztuk jest praktycznie zerowa. Najlepiej jest to robić na początku z pasji, z hobby i potem, jeżeli macie klientów, to rozwijać. Nie mówię tego dlatego, żebyście nie próbowali, bo jak najbardziej trzymam kciuki, tylko szkoda by było, żebyście kupili kury, policzyli koszty, a tu się okazuje, że jednak wam nie wychodzi. No i finalnie, wiadomo, sprzedaż bezpośrednio już drobiu i tu też ten koszt, czy tą sprzedaż samą w sobie musicie policzyć, ile wy naprawdę na tym zarabiacie, odliczając swoją pracę, odliczając pokarm dla tych kur, wodę dla tych kur, no i oczywiście ogrzewanie też trzeba będzie policzyć, także koszty stałe, więc to wszystko musicie, słuchajcie, sobie policzyć. Jak jesteście rolnikami, macie trochę łatwiej, natomiast generalnie to wszystko trzeba sobie skrupulatnie przeliczyć. Nie ma tu żadnej magii, więc tak naprawdę nie ma dokładnie o czym opowiadać. Podstawy i reguły są proste. Kupujemy kury brojlery, szukamy, gdzie możemy takie kury zakupić. No i oczywiście potem trzeba jeszcze, zanim to zrobicie, warto się zastanowić, czy w ogóle mamy warunki, żeby takie kury trzymać i trochę poczytać, żeby się tym zainteresować, spróbować oczywiście na małej próbie, czy nam to wychodzi, no i sobie działać i potem to rozwijać, jeżeli faktycznie nam ten biznes gra. Natomiast jeżeli nie macie żadnej wiedzy, to po jednym filmie wydaje mi się, że to jest za mało i nie da się tak na tym wyjść. Trzeba po prostu trochę się tej hodowli nauczyć, czy to będą kury nioski, czy to będą kury brojlery, i po jakimś czasie dopiero można przechodzić już do jakichś zysków, ale to też dopiero po jakimś czasie. Pamiętajcie, że te kury właśnie mają mieć ciepło, muszą mieć odpowiednią paszę. Oczywiście ja wiem, że można karmić zbożem z gospodarstwa i tak dalej, ale jak naprawdę chcecie później cokolwiek na tym zarabiać, no to stety, niestety, no trzeba tutaj wprowadzić odpowiednią dietę dla tych kur. Także nie łudźcie się, że kury brojlery będą wam chodziły po zielonej trawie, a potem będziecie mieli z tego jakieś pieniądze, bo w to, moi drodzy, wątpię. Oczywiście życzę wam jak najlepiej i mam nadzieję, że tak będzie, ale wydaje mi się, że niestety tak nie będzie. Zresztą realia i fakty pokazują, że tak nie jest. Także gdyby jakieś pytania były, oczywiście piszcie, dawajcie znać, co myślicie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.